Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam cię, widzę bardzo serdecznie. Skrzyneczka Neptun się melduje oczywiście na dzisiejszym filmie z GeForce Kingsa. I druga skrzyneczka już przynosi nam trochę pelatnik strach, więc o to chodzi. No skrzynka Neptun się naprawdę się rozkręciła chyba w końcu, bo tyle czasu już próbuję z niej coś ciekawego wyciągnąć, no i się to nie udawało. Ale poczekaj, bo to jeszcze nie jest chyba bitwa wygrana. No jeśli mój oponent coś tutaj z tych trzech skrzynek zdobędzie, no to będzie mocna lipa. 3800 zł, aż te rękawice, ale my mamy Posejdona! No to jest chyba najlepszy możliwy item w tej skrzyni, więc się Neptun. No powiem tak, no jeszcze rękawice to też nie jest mały pieniądz. I powiem tak, no suma, która jest w tej bitwie, wydaje mi się, że jest naprawdę potężna. Jeszcze MK Print Stream, 13 koła u nas, stary, 20 tysięcy z tej jednej bitwy udało nam się wciągnąć, no i to jest przywitanie, stary, no o to chodzi. Witam cię bardzo serdecznie na GeForce Kings. Jak chcesz skina wygrać, sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz, bo konkursy są za darmo na kanale Uszczelski, na to se dołącz. No i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce Kings. Jak oczywiście są pełnoletnim jesteś, logujesz się z niego, zawsze bądź klikasz kod promocyjny i wpisujesz tutaj oczywiście kod CROXY przez Vikes, który daje ci 5% więcej do każdej wpłaty, skrzyneczka na start za free. No i tutaj oczywiście jak klikniesz sobie doładuj, to możesz sobie konto ładnie załadować, więc zapraszam cię serdecznie. A my lecimy z kontraktem teraz, wrzucamy oczywiście sobie te nasze itemki, no nie będę wrzucał wszystkiego. Posejdona sobie póki co zostawię, 15 koła, podpisujemy kontrakt, czy w końcu przełamiemy tą klątwę, no jest to 13 koła i powiem wam tak, że chyba zaryzykuję i wrzucamy jeszcze raz wszystko co mamy, 17 tysięcy w tym momencie, możemy sobie sprawdzić szanse na itemy oczywiście, jakie możemy wydropić z tych kontraktów, no ale zobaczmy, no ja nie będę się w to zagłębiał, podpisujemy po prostu kontrakt na 18 tysięcy, no i powiem tak, no klątwa trwa niestety dalej, 16 tysięcy sprzedajemy, łącznie 20 tysięcy stary mamy na dalszy dzisiejszy opening, no jest to pieniądz po prostu kosmiczny, no tak nam się dzisiaj fartnęło, że nie pamiętam kiedy ostatni raz, no tak po prostu bitwa jakaś mi oddała. Zobaczmy co jest, 60% luksurii, zostawmy ten szybki tryb i sobie po prostu pootwierajmy trochę, czy szybko jest to włączone? Jest włączone, ok, więc zobaczmy czy tutaj uda nam się na tych 10% coś z tej skrzynki wydropić. 1400 kosztuje no takie otwarcie, więc trochę sporo i mam nadzieję, że tutaj zaraz coś poleci, bo nie chcę jakoś mega dużo na tej skrzyni stracić, gdzie no tak średnio chce chyba ona ze mną dzisiaj współpracować, bo już trochę otworzyłem ją i no tutaj dopiero teraz pantera jakoś poleciała, ale to jest 600 zł, czyli połowa takiej skrzyneczki. No niestety na minus. Powiem tak, no mocna wtopa niestety ta skrzynka póki co. Jest Deagle Hand Cannon, ale to jest ile? To jest dwa koła, więc coś tam się zwróci. Ale ojejku, no i patrz, no tak, no 11 koła. No powiem tak, no tak przeczułem na tę skrzynkę. No i w końcu rzuciła, no rzuciła tą Wild Lily, która kosztuje no właśnie 6000 zł. Fantastycznie wróciliśmy. No i co, no może teraz ta skrzynka, od której się dzisiaj wszystko zaczęło, czyli skrzynia Neptun. 10 takich skrzynek, jest to koszt 4000 zł, ale dodatkowo na koniec dorzucamy skrzynię Lore 8200 zł. Dzięki oczywiście tym skrzynkom musimy zapłacić za tą bitwę. 11 skrzynek aż, 10 Neptunów i jedna skrzynia Lore na sam koniec. Zobaczmy, co tutaj uda nam się ugotować. Przypomnę oczywiście M4 Poseidon w tej skrzynce. No Neptun, no to musi być do tego oczywiście Poseidon. Zobaczmy, no niestety przeleciał. Mamy UMP za 41 zł. Próbujemy dalej, otwarcie drugie. Nie ma niestety Lightning Strike'a. 800 zł Fuel Injector dla mojego przeciwnika. No zobaczmy dalej. Znowu przelatuje nam ten Lightning Strike. No nie podoba mi się to bardzo, co się w tym momencie dzieje, bo nie dostajemy żadnych póki co itemów, które cokolwiek nam tutaj wnoszą do tej bitwy. I czy tu się coś zmieni? No to jest właśnie pytanie klucz tak naprawdę, bo póki co nam dostaliśmy różowe skiny, które może nie kosztują nawet 200 zł, no a takie rękawiczki albo taki Poseidon, no z pewnością by nam się przydały. 4 otwarcie jeszcze przed nami, no tym bardziej, że myślę, że po tylu otwarciach no, w poprzedniej tamtej bitwie, no już naprawdę mieliśmy wiele fajnych skinów. Zostały dwie skrzynki do końca, no wydaje mi się, że po prostu wyczerpałem moje szczęście na tej skrzyni do końca. No dobra, spada kosa, wystarczyło znowu trochę tutaj ponarzekać, no zobaczmy, bo oczywiście
jest tu, tak jak wspomniałem, skrzynia Lore, która będzie lecieć w tym momencie i zobaczmy, co z tej skrzyni nam tu spadnie. No tutaj no, nie może być po prostu inaczej, no po prostu musimy tą bitwę wygrać. 8000 u nas, 9600 overall udało nam się wyciągnąć, więc naprawdę no coś tam udało nam się zarobić. Nie będę mówił, że nie. Idziemy na kontrakty, no i właśnie, od najdroższych i wrzucamy te itemy najdroższe i zobaczmy, o jeszcze tu Royal Blue w ogóle jest, no dobra, 9000, podpisujemy i czy będzie w końcu profit jakiś, 7500, no powiem tak, no nie pamiętam kiedy na tych kontraktach wyszedłem na plus, no ale no mówię, no to dlatego, że może no dwa dni z rzędu trafiłem White Lotusa za 25 koła na tych kontraktach, więc no może coś w tym być, tak, nie będę mówił, że nie, no ale zjedźmy sobie troszkę niżej i właśnie te skrzynki, które jakiś czas temu wyszły, otwórzmy sobie, w sztukach 5 dzisiaj padło na skrzynkę Hole 15000 zł. Tym akcentem ja się z wami pożegnam, podziękuję za oglądanie, no i napiszcie oczywiście w komentarzach, no, jaką skrzyneczkę w następnym odcinku mam się testować, a ja nie przedłużam, no i leci, 15000, jest Glockfate, Hole przeleciał, no jest to otwarcie na minus, więc no do 2 razy sztuka 15000, jest Karambit nawet 3 i powiem tak, no tu musi być sporo, no jest to 16 koła, 3 razy sztuka, ale teraz już serio, ostatnie otwarcie. Dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie, już jutro, M9 Marble Fate, no ten karambit, coś tam by jeszcze dał, no ale otwarcie na zero.